Dzień dobry. Po dobrym wstępie, który zrobiłem w poprzednim temacie do Państwa Franków, czas na Imperium Karola Wielkiego. Oglądamy. Na lekcji poprzedniej dowiedzieliśmy się o tym, że Karol młod był majordomem. Jego syn też był majordomem, ale z czasem przejął. On władze. Mowa oczywiście o Pepinie Krótkim bądź Pepinie Małym. Pepin miał dwóch synów: Karola Wielkiego oraz Karolmana. Generalnie, problem był w dziedziczności władzy, ponieważ Pepin umiera w 768 roku i tak naprawdę i Karol, i Karolman objęli w tym czasie władzę jako królowie. No ale logiczne jest to, że nie można zbyt długo współpracować ze swoim własnym bratem, w związku z tym doszło między innymi do Niemalże bratobójczej walki. Mówię niemalże, ponieważ szykowali się do tej walki i Karol Man w młodym wieku umiera. Czy Karol Wielki przyłożył do tego swoją dłoń, swoją rękę? Czy być może spowodował tą śmierć swojego brata? Tego nie wiemy i pewnie się nigdy nie dowiemy. W każdym razie sytuacja wyklarowała się. Karol Wilki przejmuje władzę, a dokładnie to Karol. Ponieważ to będzie tylko przydomek, po tym jak. Naprawdę bardzo mocno. E, wprawi się w rządzeniu i będzie jednym z lepszych władców. Będzie. Przecież też władcą idealnym, jak to literatura też mówiła. Ale jeszcze zanim dojdziemy sobie dalej, to słowo Karol jest jakby etymologicznie początkiem naszego słowa król. I to też tutaj można byłoby odczytać z tego podpisu Karola Wielkiego, ale nie będziemy wchodzić w wielkie szczegóły. Fajnie, abyście o tym tylko i wyłącznie pamiętali. Karol Wielki i jego wojny, jego podboje. Stoczył on ponad 50 różnych kampanii, wszystkie wygrywa. W ramach tych kampanii pokonał on Longobardów i przyjął tytuł króla Italii. Następnie pokonał on Arabów na Półwyspie Iberyjskim. Mówiłem o tym, że Karol Młot nie uciszył ich całkowicie i Karol Wielki będzie musiał jeszcze raz z nimi tutaj walczyć. I tam w walce z tamtejszymi Baskami zginie e, Roland. I pozostanie po nim później skomponowana pieśń o Rolandzie, ale o tym na koniec jeszcze będę mówił. I dalej idziemy sobie. Pokonał on awarów. Awarowie to był taki wręcz najpotężniejszy lud w Europie Środkowej, który właściwie bardzo mocno należał na różne ziemie. I kiedy Karol ich usadził, to wówczas zaczęły się rozwijać państwa słowiańskie, które będą miały swój początek od de facto kupca frankijskiego o imieniu Samon albo Samo, ale to też w swoim czasie będziemy sobie jeszcze mówili. Prowadził on bardzo dużo wojen z germańskimi Sasami oraz z pogranicznikami, właściwie na Germanii, bo możemy sobie powiedzieć, że on poszedł, podszedł niemalże pod naszą Odrę, a właściwie to teren między Wabą a Odrą był jego punktem zainteresowania, czyli w sumie podszedł pod tą Odrę. Nie będziemy tu się rozdrabniać. Generalnie, Karol e, chciał być cesarzem. E, chciał być człowiekiem, który będzie kontynuatorem polityki rzymskiej, ale cesarz już jeden jest. Jest on tam w Konstantynopolu. Ja o tym też mówiłem na lekcji poprzedniej, że tamci w Konstantynopolu, jak będą mieli tak naprawdę problem z frankami i z cesarskim, to nic z tym tak naprawdę nie zrobią. Co najwyżej mogą się na to nie zgodzić. I Karol. A chciał to cesarstwo uzyskać poprzez Orzenek. Chciał wejść w związek małżeński z cesarzową Ireną, co mogłoby zjednoczyć cesarstwo wschodnie i zachodnie w jedno. Ale papież go ubiegł i nie, nie, papież nie wziął ślubu. Papież e, generalnie dał koronę Karolowi cesarską. To dzieje się wszystko w Boże Narodzenie w 800 roku. Czyli w 800 roku Karol zostaje cesarzem. I papieżem był Leon III. I on ogłosił go cesarzem na zachodzie. Oczywiście e, odbyło się to bez konsultacji z Konstantynopolem, który na początku się sprzeciwiał, ale ostatecznie nic więcej tak naprawdę nie mógł zrobić. No. Mogą tylko się przyglądać. Idąc dalej, Karol musiał zreorganizować swoje własne państwo, bo ono bardzo mocno się powiększało, co zresztą tutaj widzimy. Zyskiwał on coraz to nowe ziemie, podbijał coraz to nowe ziemie, no i to prawo było takie nieuporządkowane, więc uporządkował je, tworząc różnego rodzaju kapitularze. Kapitularze, czyli spisy, zbiory właściwie, spisanych praw w danym obszarze. To będzie dawało mu naprawdę dobre, powiedzmy, że podwaliny pod organizację państwa, ponieważ Powołał on do życia również marchię. Marchię tworzył na terenach przygranicznych, to widzimy tutaj, gdzie margrabia, rządzący marchią, będzie chronił państwo przed potencjalnym najazdem wrogiego ludu spoza granic państwa Franków. Czy to będzie tak naprawdę taki bufor bezpieczeństwa. Podzielił państwo również na hrabstwa. Hrabstwa, w których władze będą mieli hrabiowie. Cel? żeby zbierać podatki. Bo przecież on, jak da jednego urzędnika, który ma zjechać tak duże państwo, to przynajmniej kilka lat upłynie. A tak hrabiowie będą, powiedzmy, że zbierać to prawo w różnych częściach państwa no i będzie można e, te pieniądze uzyskać nieco szybciej. Karol żył z duchownymi na bardzo dobrej stopie. Został no, w sumie koronę starską od samego papieża. Ale nie o tym. Generalnie ci duchowni będą mu bardzo oddani do tego stopnia, że będą wraz z innymi urzędnikami, tak zwanymi wysłannikami pańskimi, kontrolować, czy prawo, czy podatki zbierane są w odpowiedni sposób, czy prawo jest odpowiednio respektowane. Naprawdę, będzie to miało duże znaczenie w formie rządzenia, którą wprowadził, oczywiście. Sam Karol Wielki. Ale to nie wszystko, ponieważ Karol ten przydomek uzyskuje nie tylko ze względu na wielkie osiągnięcia, ale też ze względu na swój bardzo, jak na te czasy, duży wzrost. Bo pierwsze badania mówią, że miał ponad 1,90 m, drugie mówią już o 1,84 m. Czytam w okolicy tego, bo to się będzie różniło pewnie od różnych stron internetowych, w których możemy coś wyczytać. Natomiast to są tylko i wyłącznie takie przypuszczenia, jak te kości mogły być ułożone. Natomiast istotne jest to, że on, ten przydomek, otrzymuje przede wszystkim za duży wkład w kulturę też franków, ponieważ pojawił się renesans karoliński. A renesans karoliński to jest okres rozwoju kultury zachodnioeuropejskiej, czyli tej właśnie w Galii, w państwie franków, który przypadał na panowanie Karolingów, głównie na panowanie Karola Wielkiego, i nastąpiło tutaj tak naprawdę już tak oficjalnie przejęcie. Kultury starożytnej. Bo musimy wiedzieć, że w państwie Franków miały miejsce pierwsze świadome korzystania z dóbr, właśnie starożytnych Rzymian czy też Greków. Bo to nie było takie proste. Odnowienie cesarstwa na zachodzie oznaczało tak naprawdę koniec wieków ciemnych, w których to no, ludzie się błąkali, nie wiedzieli co z sobą zrobić. Powrócono do wielu właściwie prymitywnych takich działań, Chociażby, że budowlanych. Gdzie budowano z drewna, gdzie Rzym miał już beton. Chociażby dlatego. Ale też nauka się nie rozwijała. Karol dopiero to wszystko zmienił. Ale to nie było takie proste. Bo to wczesne średniowiecze e, będzie generalnie polegać na tym, te wieki ciemne, że nauka będzie odbywać się tylko w klasztorach. I te nauczanie nie będzie takie, jak być powinno. Niby tworzono duchownych, którzy potrafili pisać i czytać, ale tak naprawdę nie dało się wykształcić w tym momencie przyszłej Takiej administracji państwowej, takiej elity, można powiedzieć, że państwa. Mało tego. Mimo tego, że duchowni e, porozumiewali się, uczyli się czytać po łacinie, to mieli bardzo duże problemy w odczytaniu mszału, czyli księgi liturgicznej. Dlatego też msze były prowadzone w bardzo różny sposób w różnych częściach państwa franków. I ten renesans wszystko tak naprawdę zmienił. Zmieniło się to, że Karol zaczął sprowadzać do swojego państwa ludzi, mnichów z innych ziem, Którzy będą odpowiedzialni za rozwój nauki. I takim jednym z najbardziej znanych mnichów był brytyjski mnich, Alkwin się nazywał. I on tak naprawdę kierował placówką w Akwizgranie. I nauka, którą będzie wprowadzał w państwie Franków, była oparta na koncepcji siedmiu sztuk wyzwolonych. Te sztuki wyzwolone będą dzielić się na dwie części na trivium oraz quadrivium. Trivium to będzie gramatyka, czyli uczą się generalnie łaciny, będzie dialektyka, czyli tak naprawdę sposób porozumiewania się, rozmowania, inaczej już biorąc, logika, i będzie retoryka, czyli umiejętność wręcz sztuka. Przemawiania, takie oratorstwo starożytne. Jeżeli chodzi o kwadriwium, no bo trywium to będą tr trzy, a kwadriwium to będą cztery. Będzie geometria, będzie arytmetyka, astronomia oraz muzyka. Czyli wedle tego będą uczyli się ludzie od tego momentu w państwie Franków. Mało tego, została wprowadzona nowa jakość w zapisach. Pojawiła się minuskuła karolińska. Minuskuła, czyli nowy rodzaj pisma, który charakteryzował się taką m, bardzo dużą. Bardzo dużym uproszczeniem, o może tak, znaków, i to będzie wyglądało tak, że będzie to pisane tak, by w zeszytach w trzy linie, w klasach 1, 3, jak kiedyś pisaliście, i to będzie bardzo czytelne. Co prawda, będą to duże skróty, które takie myślowe często, które będą oznaczały dla niewprawionego czytelnika duży problem, ale na studiach, kiedy ja miałem właśnie rozczytywanie tego typu dokumentów, jak już człowiek się wprawił, to naprawdę było to dosyć proste, a wręcz im powiedziałbym, że Przyjemne. Idziemy sobie do architektury karolińskiej. Ponieważ e, kiedy wznoszono pierwsze klasztory i kościoły z kamienia, dużym problemem było to, że one były ciężkie do ogrzania, więc one zbyt wielkie nie powstawały. Budowano ich naprawdę niewiele. I dopiero to, co powstało w Akwizgranie czyli tutaj, wielki kompleks, piękny pałac, który był rezydencją samego Karola Wielkiego bo Akwizgran stał się taką wręcz jego stolicą bo musimy pamiętać, że w Średniowieczu stolicą Ciężko było nazwać jakieś konkretne miasto, konkretny gród. Stolicą było najczęściej to, gdzie król, gdzie władca, gdzie cesarz w tym wypadku wracał najchętniej i najczęściej. Na przykład zimować. Bo objazdy po państwie były rzeczą normalną. Wojny dla nich były rzeczą normalną. Ale wojen w zimę się nie prowadziło. Dlatego zjeżdżało się do konkretnego, e, konkretnej siedziby, konkretnego ogrodu i tam, czy też miasta i tam po prostu się tą zimę spędzało. Tak było w tym momencie z Akwizgranem. Akwizgran do czasów dzisiejszych nam przetrwał. Możemy sobie popodziwiać tutaj na y, zdjęciach, jak on wygląda aż po dziś dzień. Zresztą możemy powiedzieć, że akwizgran stał się też miejscem pielgrzymek. Dlaczego? No, dlatego, że mamy pozostałości po świętych. Karol Wielki miał być świętym, ale ostatecznie nie został. Pewnie przez swoje dosyć brutalne wypady na innych ludzi. Ale w akwizgranie są podobno pozostałości po przedmiotach, które mogły należeć do Jezusa, Maryi, czy też Jana chrzciciela. No i. To się sprawdza. To na pewno się sprawdza. Sama katedra w Akwizgranie, oczywiście, Akwizgran jest w Niemczech, żeby była jasność, jest miejscem pochówku Karola Wielkiego. Dlatego też tam ludzie zmierzają, żeby zobaczyć sobie to miejsce, w którym Karol został e, pochowany. Natomiast e, też bardzo istotnym elementem jest e, tron samego Karola, który jest w kaplicy pałacowej. Zresztą no, nie wygląda on tak jak na filmach, że są wielkie, potężne wręcz. Ramiona tego tronu, oparcie czy jakieś wielkie elementy. Co prawda ono było proste, bo marmurowe podejście, ale miało swój urok do tego stopnia, że aż do XVI wieku. Tron ten był używany podczas koronacji cesarskich w państwie niemieckim, dlatego to jest bardzo istotnym elementem. No i to jest koniec. Jak pojawi się biały ekran, pauza, prinskin, druku i notatka gotowa. O czym to ja dzisiaj mówiłem? W pojęciach były kapitularze, marchie, hrabstwa, wieki ciemne, mszał, minuskuła, akwizgram, renesans karoliński. Co do postaci, to oczywiście Karol Wielki, Leon III oraz Alkwin, a w datach możemy sobie zanotować 800 oraz 814 rok. I to jest wszystko. Na chwilkę przerwę zachęcam do postawienia mi kawy za moją pracę oraz odwiedzenia mojego sklepu. Znikam. Dziękuję i do widzenia.